Mamuś, obiektyw. Patrzę, że zacina deszcz. Na razie to pada sobie różno. Aha, no dobra, bo ci tam zachlapię. Nic mi nie zachlapię. Nie raz padał naprawdę. No, ale z tamtej strony zacina. Misiu, nie zacina. No, ale już makijażu nie. Muszę kawałek makijażu ci zrobić. O, przestań, proszę. No dobra, już. Dzień dobry, moi kochani. Witam się z wami bardzo serdecznie, z gościem specjalnym, z moją mamusią. Wiem, że lubicie wszystkie te odcinki z mamą, więc dzisiaj właśnie taki odcinek będzie troszeczkę inny, dlatego że dzisiaj zamierzam zrobić makijaż taki typowo dzienny, taki prawie że make-up no make-up, taki właśnie na szybko do zrobienia, nieskomplikowany i taki bardzo tylko podkreślający urody, taki minimalistyczny. A wiecie też dlaczego? Ano dlatego, że dzisiaj w ogóle zaczniemy sobie od pielęgnacji, ponieważ partnerem dzisiejszego odcinka jest dr Irena Eris i chcę dzisiaj na mamie przetestować kilka produktów. Ja te produkty już znam, ja już tutaj sobie używam i trochę się z nimi polubiłam, więc, znaczy mówię trochę dlatego, że wiecie, jeszcze nie mam zużytego całego opakowania. Jak widzicie, zużycie jest takie, nie wiem na ile to widać. Tak więc ja już jakieś tam swoje zdanie na temat tych kosmetyków mam, natomiast jak to na Irenę Eris przystało, znowu okazało się, że no tak dostałam po zwojach mózgowych wczoraj, jak pogadałam sobie z Anią, która opowiedziała mi właśnie o koncepcji Clinique Way, czyli całej tej linii. I tak w ogóle zacznę od tego, że Clinique Way jest w ogóle serią apteczną i w ogóle to zacznijmy od tego, że dam Ci jakiś krem, bo Ty nic nie masz na twarzy, Cię pewnie ciągnie już, nie? Dobrze, ale nie, bo umyłam, nie. No więc za momencik mamusi tutaj coś dam. Poproszę ją o totalnie szczerą opinię, tak mam uzgodnione, że mama ma powiedzieć totalnie szczerze, co myśli. I żeby było mamusiu totalne zaskoczenie. To nie dostaniesz teraz tej czwórki, żeby tutaj ten, tylko przy Was otworzę numer 5. Zaraz Wam wytłumaczę, do czego są te numerki. Dam mamusi, niech se położy na buzie, niech Wam powie, co czuje i jak się czuje. A potem na to właśnie położymy jeszcze makijaż, bo właśnie chodzi mi o to, żeby pokazać Wam, że pomimo nakładania iluś warstw pielęgnacji, naprawdę możemy wczuć się w makijażu dobrze, lekko. Wiecie, no ja tak mówię trochę za mamę, dlatego że ja wiem, jak ona się będzie w tym czuła, po prostu, dobrze, tak? No, nie powinnaś tego słuchać, powinnam to może nagrać osobno, totalnie siedząc, no ale jakby tutaj co, mamę przegonić stąd, no weźcie, powiedzcie, no mamusi się nie da tu przegonić, no po co? No ale... Dobra, słuchajcie, to najpierw dam mamie, mamcia sobie nałoży na twarz, ja też sobie coś na twarz nałożę, ponieważ ja na twarzy mam tylko serum Goddess od Paris, też sobie buźkę umyłam, ale nałożyłam to serum, bo ja bez tego serum nie istnieję, umówmy się, tak? Natomiast tutaj mamie nie chcę zaburzać osądu, wiecie, w sensie całej tej percepcji zapachowo, dotykowo, jak to się mówi, no tej organoleptycznej, ja wiecie o czym mówię. W każdym razie chcę, żeby mama się po prostu wypowiedziała dokładnie tutaj o tych kremach. Mamcia, mamy taką piątkę, zresztą dobra, opowiem Wam o tym, co to jest dwójka, trójka, czwórka, piątka, no właśnie, dla kogo i tak dalej za chwilkę, ale najpierw dam mamie, ok? Dobra. Komisyjnie robimy otwarcie. Dobra, okulary zdjęte. Proszę bardzo, komisyjne przecięcie. No zamknięte, tak. Przecięcie plomby, tak. Bo wiecie, mamcia, mówię, używała tutaj tej dwójki, trójki, czwórkę nawet dałam jej tam macnąć, ale nie wiedziała, że jest jeszcze piątka. Nie. Żeby nie było. I tutaj w tym zestawie, w tym konkretnym, z piąteczką, mamy pełnowymiarowy krem na dzień oraz miniaturkę kremu na noc. Przy czym to nie jest taka mini miniaturka, ponieważ tutaj mamy 30 ml, czyli tak naprawdę więcej niż połowę normalnej pojemności kremu. Ponieważ normalna pojemność kremu to jest 50 ml. A tutaj mamy 30 na noc, więc to jest, wiecie, to jest całkiem spoko. I te zestawy, z tego co ja pamiętam, spojrzałam na stronie, one są około 160 zł. Jedne kosztują troszeczkę mniej, drugie troszeczkę więcej, właśnie ze względu na to, jaki tam składnik aktywny jest dodany, nie? Bo to tak jak u Erisowej. Więc proszę, otwieramy.
banderola ściągnięta. Dobra, i możesz sobie nawet z tego wziąć. No tak, bo to jest tyle, że ojej. Bo to i tak idzie do wyrzucenia. W sensie ten plasticzek. No ja już czuję pod, wiesz, że to jest konsystencja moja. Nie marzę się. Oj, to wszystko wymazać? Możesz wymazać, a jak nie, to... Jakie to fajne. Wiesz co, to ja sobie wezmę zamiast tej trójki, którą znam, to ja reszteczkę tutaj tej piątki zbiorę z tego i sobie nałożę na buźkę. Mhm. Balsam na twarz. A. Sporo go wzięłaś. Ojej, sporo sobie wzięłam. A ja sobie rozsmaruję o taką. No to weźmy z czoła. Taką. Nie, nie, poczekaj, bo ja mam tutaj odpowiednią ilość, bo tego naprawdę nie potrzeba dużo. No, z tego wzięłam, bo on tylko bardzo żeby treściwy. Się nie... Aha, żeby się nie... I to jest takie... I to jest na dzień, tak? A tak, tamto... ten jest na dzień. O matko. Trochę go dużo wzięłaś, no ale dobra. No to zaraz na pewno wchłonie. Wchłonie, no na pewno. Bo ja mam suchą... Tak, ty masz suchą skórę, więc suchą to za skórę moment... i umyłam i tego. To zaraz będzie... Już jest to. Zabezpieczę na podróż tym. Aha. A to mi dasz, tak? Tak. To mam je dam. No to dobra, to już mi wystarczy to i na noc i już więcej nic już. Ja lubię dobre, ale żeby nie było 1 200 000 kremów, tylko jeden, a dobry. Ojej. No i teraz wsmaruj sobie to, co ci zostało na rękach, wsmaruj sobie w dłonie. Mhm. No i zobaczcie, to jest momencik. Moment. I to jest wchłonięte. Tak. Pokaż się. Tak, nie masz już nigdzie. Nie. Nie, no się szło. Ale to jest krem, to powinien być krem, że jak go się posmaruje, że ta skóra wchłonie, a nie marzy się jak masło. Masło nieraz się lepiej wchłania niż niektóre kremy. Masło podłaś na twarz? Nie, ale wiesz, no. No wiem, wiem. A teraz jeszcze tutaj przeciągnij po szyi i dekolcie, bo widzę, że ty nie masz tego odruchu w ogóle. Mam, no nie mam takiego przecież najgorszego. No nie masz, ale... Starsza pani nie ma takiego najgorszego dekoldu. Starsza pani moja. No dobrze, i teraz tak, co możesz powiedzieć? Same dobre słowa. Pięknie się kładzie, pięknie się wchłania i jest taki mój. Mhm. Taki, no. A zapach? Zapach jest bardzo ładny, kremowy, taki. Bardzo subtelny jest w ogóle. Bardzo subtelny, mhm. tak. W ogóle go, no nie czuć teraz, o. Teraz no czuję. I zobaczcie tak naprawdę, ile mama tego nawaliła. Nałożyłam na i ja nie czuję, że mam tam gęsto. Mhm. Tylko to się wchłoniło. Wchłoniło się. Wchłoniło się, no i już wchłonęło się. To jest ta... Piąteczka, pani Tryfonko Seniorko. Dziękuję. Dla Tryfonki Seniorki. I teraz, wiesz co, tak, jeszcze dam ci tutaj, mamy kremik pod oczy, również z Clinique Weya, przeciw oznaczkom zmęczenia. A my dzisiaj jesteśmy jakieś totalnie, delikatnie mówiąc, śpiące. Tak. Dzisiaj w ogóle jest dzień taki, wiecie, że troszeczkę słońca, dużo deszczu i psy w ogóle... Z posłań właściwie nie schodzą, on im się nic nie chce dzisiaj, więc to jest taka typowa pogoda pod psem, nie? Nawet nam się nie chciało, żeby tutaj siadać i żeśmy odwlekały i odwlekały, bo jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze rano mamusia była u dentysty, więc no teraz to już jest dość późno, więc nie mieć żadnego testu długotrwałości, ale przeciwko oznakom zmęczenia to się nam przyda obu, więc bardzo proszę. Dobra, i to jest ilość, która wystarcza pod oboje oczu. W związku z tym to są naprawdę bardzo wydajne produkty. Mhm. Tak można? Tak, rozsmaruj sobie. Mhm. I teraz pod oczka. Czekaj. I na powieki też? Nie, na powieki nie, bo będziemy makijaż robić. Aha, postaw. Ale jak chłodzi ładnie. Taki jest, jakby się lód przykładało. Chłodzi? Tak chłodzi ładnie, no. Tak. No, a zobacz. Ja sobie nałożę. Zobacz. No.
A on, bo on jest bardzo, bardzo nawilżający, tak. A my mamy tutaj wiatrak i rzeczywiście i tak, jest takie możliwe, poczucie takiego chłodzenia. Chłodzenia, wiecie, tak. Jakbyśmy sobie taki żelik nakładały wodny. No. Tak. A jednocześnie to jest dość treściwe, to nie jest taka ilość, to daj spokój. No. Dobra, to jeszcze to dla mnie. No dobrze, to też dla Ciebie. Nie no, ja mam... No też dla Ciebie! Dobra. No. To jeszcze to dla mnie. Ja Ci pudełko zostawię. A ja pudełka nie potrzebuję. No bo nie pudełka nie będę z tego, dobra, to dobra. No. W każdym razie, słuchajcie... To jestem zabezpieczona już. Tak, mam Cię, spokojnie, ja cię zawsze zabezpieczę. I tutaj, wiecie co jeszcze, tak wracając w ogóle ogólnie do kosmetyków, kiedyś któraś z Was napisała, że no wiesz Marzenko, bo tam dawałaś mamie jakieś tam tańsze kremy i tak jej przekazywałaś, jakby to było nie wiadomo co. Słuchajcie, moja mama naprawdę jest zabezpieczona w kremy i uwierzcie mi, to co ona w pięty sobie potrafi wsmarowywać. To co zostaje, to może i nie wiem, ale jak mi zostaje, no to trzeba wygarnąć i idzie w pięty. I pięty są ładne mimo wieku. No wiecie, jakbyście wsmarowywały kilka stówek w pięty, no to no, ale... tak, więc to tak a propos tego, co moja mamusia dostaje, mama nie ma świadomości tego, ile co kosztuje, jej się albo sprawdza i jest super, bez względu na to, czy coś kosztuje 30 zł, 130 czy 430, tak? Po prostu jest albo fajne, albo niefajne. I tyle, tak? Dobrze, to teraz... poproszę kadr na mnie i teraz ja poopowiadam Wam o tych kosmetykach. To tak jak Wam wspomniałam, Clinique Way jest generalnie linią apteczną. I czym się charakteryzują w ogóle wszystkie produkty dr Ireny Eris? No przede wszystkim tym, że ona, mając do dyspozycji swoje własne laboratoria, kładzie nacisk na składniki aktywne, połączone z bardzo nowoczesną technologią. Słuchajcie, bardzo często z naukowcami z Instytutu właśnie dr Ireny Eris pracują naukowcy, na przykład tutaj przy składniku, który jest opatentowany i jest zawarty we wszystkich kremach Clinique Way'a, słuchajcie, pracowali również naukowcy z Politechniki Gdańskiej. A cóż to jest za składnik? Jest to składnik, na który naukowcy wpadli właściwie troszeczkę przypadkiem, dlatego że trwały prace nad wynalezieniem czegoś, co będzie się genialnie sprawdzało przy opatrunkach, przy oparzeniach. I szukano takiej substancji aktywnej, która będzie powodowała, że jakby komórki będą się bardzo szybko regenerować, że fibroblasty, czyli te takie podpory komórkowe, tak? Czyli coś, co wypełnia naszą skórę. Im więcej my mamy fibroblastów, im bardziej one są takie aktywne, tym bardziej jędrna i młodziej wyglądająca jest nasza skóra. O, w ten sposób to powiem. I generalnie okazało się, że znaleźli składnik aktywny, który genialnie działał na te fibroblasty. No po prostu odżywiał je, one się regenerowały. No cudawianki, słuchajcie, na... Czesterek przyszedł. Oczywiście. Cudawianki tam się działy na takich, wiecie, komórkach w laboratorium, czyli na tych testach in vitro. No i tutaj od razu gdzieś tam naukowcy doszli do wniosku, że kurczę, no skoro te fibroblasty tak się odbudowują, to będzie to genialny składnik do kosmetyków. No dobra, wszystko fajnie. Tylko tak jak człowiek normalnie funkcjonuje, no nie ma żadnych poparzeń i w ogóle, no to jego skóra, jego naskórek jest genialną i bardzo mądrą barierą i ona tam wcale nie chce przepuszczać ani to, co my chcemy, ani to, czego my nie chcemy, tak? Nasza skóra nas chroni przed wpływem właśnie środowiska, przed wpływem zanieczyszczeń i tak dalej, i tak dalej. Tak więc ona wcale nie chce przepuszczać niczego, czy tego dobrego, czy tego złego, tak? Po prostu jest barierą, więc trzeba było wynaleźć coś, co ten genialny składnik aktywny, który tam te fibroblasty, tak wiecie, pobudzał, że one się regenerowały, trzeba było wynaleźć coś, co przetransferuje przez naskórek, tak jakby przeciągnie chociaż troszkę bardziej w głąb skóry ten właśnie genialny składnik aktywny. I tutaj okazało się, że właśnie naukowcy z Instytutu dr Ireny Eris razem z technologami z Politechniki Gdańskiej wynaleźli coś takiego, co przeciąga ten składnik aktywny właśnie w głąb skóry. I ja już Wam kiedyś porównywałam przy autority, że mamy takie autostrady w skórze, więc
zostańmy przy tej motoryzacji, tak, żeby to Wam zobrazować. Tutaj ja bym powiedziała, że mamy samochód i taką przyczepkę i został znaleziony odpowiedni samochodzik, który przeciągnie nam właśnie w głąb skóry na przyczepce na bogato naładowane dobro, które będzie dobrze działało tam, wiecie, głębiej w naszej skórze. I to się nazywa bardzo mądrze, muszę spojrzeć na ściągę, FGF1 LMS, LMS LipoShare, technologia LipoShare. I to oznacza tylko tyle, że tutaj mamy właśnie coś, co dostało patent, więc to nie jest jakiś tam pitu-pitu, tak? Tylko to jest opatentowana technologia, która właśnie przetransportowuje gdzieś tam w głąb ten składnik aktywny, tak? I tutaj we wszystkich tych kremach Clinique Way'a znajdziemy właśnie ten FGF1 LMS z technologią LipoShare oraz we wszystkich kremach znajdziemy również wodę taką wapniową, czy jak to tam się nazywa. Generalnie jest to coś, co bardzo koi i działa łagodząco na naszą skórę. I właśnie z tegoż względu wszystkie te kremy Clinique Way'a zostały zakwalifikowane do dermokosmetyków, które sprzedawane są w aptekach, dlatego że one są kierowane również do cer bardzo, bardzo, bardzo wrażliwych. Nawet atopowcy mogą pokusić się o używanie właśnie tych kosmetyków. Tak więc, wiecie, to jest taki luksus z apteki, tak bym to nazwała. A ponieważ właśnie jest to linia apteczna, no to one, pomimo tego, że składniki i technologie to są takie, wiecie, high level, to one nie kosztują high level, tylko one kosztują tak medium level, nie? Tak na, ze średniej półki cenowej. Czyli tak jak wspomniałam, zestawy kosztują około 160 zł, a pojedynczy krem bez żadnej promocji kosztuje chyba tam około 130. I tutaj chcę Wam powiedzieć, że oczywiście tak, jestem żebraczką dla Was i wyżebrałam kod rabatowy, gdzieś tutaj Wam się, gdzieś tu, gdzieś Wam się pojawi kod rabatowy właśnie na linię Clinique Way. Mamuś, obiektyw. Patrzę, że zacina deszcz. Na razie to pada sobie różno. No dobra, bo ci tam zachlapie. Nic mi nie zachlapie. Nie raz padał, naprawdę. Ale z tamtej strony zacina. Mi się nie zacina. Dobra, jak będziesz spokojniejsza, to idź tam. No pewno, że tak. I teraz, żeby łatwiej Wam było wybrać, który konkretnie numerek może być dla Was, będę posługiwała się takimi delikatnymi widełkami wiekowymi, natomiast pamiętajcie, że kremy nie dobieramy do wieku, tylko kremy dobieramy do potrzeb naszej skóry. I teraz tak, tak jak wspomniałam, we wszystkich kremach linii mamy ten cudowny składnik z tą fantastyczną technologią opatentowaną, tak? I mamy tą wodę wapienną, która koi i łagodzi. Natomiast w każdej z linii, jedyneczka, dwójeczka, trójeczka, czwóreczka, piąteczka, tak? Mamy dodatkowo jeszcze dodane coś innego fajnego, tak żeby jeszcze podrasować i pójść bardziej w jakiś konkretny kierunek, żeby ukierunkować dla jakichś tam potrzeb naszej skóry. I tak, w jedynce mamy dodany kompleks algowy. On jest dość delikatny i dlatego jest przeznaczony do skóry z takimi, powiedzmy, bardzo pierwszymi oznakami starzenia, naprawdę takimi pierwszymi zmarszczeczkami. Tak, wiecie, takie trzydziesteczki spokojnie, nawet po 25 roku życia, spokojnie tą jedynkę mogą używać, ponieważ tutaj będzie też jakby działanie anti-aging. I tutaj jeszcze Wam powiem bardzo ciekawą rzecz, że jak naukowcy badali jeszcze in vitro, czyli na komórkach, tak, zdolności tego świetnego składnika, to okazało się, że przy takiej młodszej skórze, tak, tej takiej powiedzmy 30-letniej, to tamte fibroblasty po prostu aż wariowały, bo uzyskali aż 300-krotną poprawę jakości skóry. To jest niewiarygodny wynik. Tylko wiecie, tylko to było w laboratorium i to było tak, że mieli komórkę i oni na tą komórkę działali, tak, no więc umówmy się, krem 300 razy nam tego nie zrobi, ale mówię to jako ciekawostkę. Wiadomo, że jeżeli bierzemy starszą komórkę, no to tutaj już nie wymagajmy nie wiadomo czego, tutaj jakby ona się nie odmłodzi do 20. Niemniej jednak te fibroblasty będą na tyle pobudzone, że jakby efekty starzenia będą się bardzo rozciągać w czasie. W sensie takim, że
te kremy nas może nie tyle co odmłodzą, co bardzo wyhamują procesy starzenia, tak po prostu. I teraz tak, w dwójeczce mamy retinoid, tak? Dodany retinoid, który jest znany właśnie z takich właściwości swoich przeciwzmarszczkowych, właściwości zwężających pory i tak dalej, i tak dalej. I tutaj generalnie kole 40 można się właśnie tym zainteresować. Bardzo ciekawą linią jest trójka, ponieważ tam jest dodany fitohormon, który uzupełnia tak jakby w komórkach braki hormonalne, które gdzieś tam w tym okresie okołomenopauzalnym nam się, no już zdarzają, zabrakło mi słowa, przepraszam, ale generalnie mamy braki w skórze hormonów, tak, no bo generalnie już te hormony tam pikują w dół przy menopauzie i w skórze też jest ich brak. I przez to, że brak jest tych hormonów, no to właśnie te nasze fibroblasty są bardziej rozleniwione, te zmarszczki się pojawiają, kolagen już tak się nie, wiecie, nie odnawia i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj w tej trójce mamy te fitohormony. Potem w czwórce mamy dodane wszystkim znane peptydy, tak, które bardzo dobrze działają na skórę, a w piątce, czyli w tym, co dostałaś, jest bardzo ciekawy kompleks izolipidowy, czyli coś, co, wiecie, bariera hydrolipidowa, te sprawy, tylko bariera hydrolipidowa jest na zewnątrz, a to uzupełnia nam te lipidy tam głęboko w tej warstwie, wiecie, już tej skóry, tak? Tak więc już to jest przeznaczone dla osób z taką wiotką skórą, dlatego mówi się, że ta piątka, no to już tak kole 70. Ale absolutnie to nie jest tak, załóż sobie okularki, że nie wiem, 40-letnia dziewczyna nie może używać tej piątki. Może używać, jeżeli na przykład jej skóra wymaga takiego odżywienia, jeżeli macie skórę taką, bądź też na skórek taki, wiecie, taki zwiotczały, widzicie, że ona jest taka mało nawodniona, tak jakby mało odżywiona, bardzo przesuszona, tak? Na przykład uważam, że właśnie po lecie to będzie świetna sprawa, żeby kupić sobie taką piątkę i zrobić sobie taką kurację dla wszystkich tych, którzy kochają zażywać kąpiele słoneczne. Bez względu na to, czy używamy SPF-ów, czy nie używamy SPF-ów, to słońce przesusza nam tą skórę, jakby nie patrzeć. Więc jeżeli lubimy być nad morzem, lubimy gdzieś tam na leżakach te sprawy, nie chcę tego słyszeć, ale tak wiem, że jest, bo sama też na leżaku, jak jesteśmy gdzieś, to wypoczywam co prawda w cieniu, ale jednak ten wiatr to wszystko, tą skórę przesusza. Słyszycie, jak leje? Więc ja nic nie kłamałam, że my dzisiaj jesteśmy takie święte ryby. Słuchajcie, więc w mojej ocenie właśnie jakby po lecie, po wakacjach można sobie zafundować taki zestaw, tym bardziej, że tak jak mówię, tutaj mamy 30 kremu na noc plus normalnie pełnowymiarowy krem na dzień. Do tego jeszcze dodam, że krem na dzień posiada SPF 20, więc dla osób bardzo opornych do SPF-ów tutaj już jakaś tam ochrona jest, tak? I taka ilość, jak mamusia sobie nałożyła. Tak, coś dla jest mnie, bo ja nie znoszę. Już jak krem, to krem, żeby był z czymś SPF, tak? Tak, bo raz i już, o, a nie 10. No dobra, a jeżeli ci powiem, że 2, a nie 1, a nie 10 kremów, nie 10 kremów, ale 2. No 2, ale lubi jak jest napisane ileś tam w jednym. No dobra, ileś tam w jednym, tak, moje kochane, ileś tam w jednym. W linii Clinique mamy też SPF i ja tutaj tego nie do końca rozumiem, bo tu na opakowaniu to nie jest napisane. Natomiast to jest SPF, w którym mamy ochronę zarówno UVA, UVB, jak i IR oraz HEV, czyli mamy pełne spektrum ochrony, również przed tym światłem niebieskim, które, wiecie, jest z ekranów komputerów, bądź też z ekranów telefonów. Także tutaj mamy bardzo wysokiej jakości składniki ochronne. I tutaj, droga Pani Mamo, chciałabym poprosić Cię, żebyś zdjęła te oto okularki. I co? Jeszcze raz się smarowała czymś? I jeszcze jedną rzeczą się posmarowała. No ale po co, jak tu mam już posmarowane? No właśnie w kwestiach ochronnych. Dobrze. To proszę rozsmarować i wsmarować sobie w twarz i tutaj szyjka. Czy Wy to słyszeliście? No ale już tamten był jak tego i po co to jeszcze? Bo trzeba. Tak, trzeba. Mamusiu, oprzyj się, o tak, bo Cię dziewczyny nie widzą. Tak. No ale czekaj, no teraz ja się nie widzę. Ja lubię rano
wiesz, jeden z tym już. Nie, no jak jest słońce i ten, no to pewno, że na mam... Na tułko jeszcze poproszę. No, nie, jeden na drugi. No wsmarowałaś? No wsmarowałaś. Ładnie się wsmarowało? Wsmarowało się ładnie. Dobra, zabieram Ci, bo Ty się pochylasz zamiast tutaj patrzeć do kamery. Ja z kamerą nie jestem. No dlatego pilnuję Cię, żeby Cię dziewczyny widziały. Mhm. Jak nałożyłaś sobie ten straszny drugi krem? To jak się czujesz z tą skórą? Wlałam bez drugiego kremu. Bo już się czuję za dużo. Poczekaj, daj mu szansę. No na pewno się wchłonie. Nie dałam mamie żadnego serum. Nic, żeby nie gęgała. Ale po co mi serum jeszcze? Bo ja to kładę serum na serum. Ale to sobie kładź serum na serum, a ja w tym wieku już nie będę kładła serum na serum, krem na krem i to co mam, to mam i już daj spokój, no przestań. Dobrze, ale czy możesz, no, że tak powiem, po tym kremie nakładać jeszcze chociaż na jeden paluszek tego SPF-a? Ale chciałam Ci powiedzieć, że tutaj w tym, no, w tym, tutaj też jest ten składnik opatentowany. Jest jeszcze taki składnik, który się nazywa Puricity chyba, tak, jeżeli dobrze to wymawiam. Mhm. I to jest składnik, który tworzy taką warstewkę ochronną. Mieszkasz w Warszawie, w której bardzo często dobrze wiesz, że jest smog. No jest. A tutaj właśnie ten składnik tworzy taką barierę ochronną przed wszystkimi tymi syfami, które niestety, zwłaszcza w miastach, lubią atakować naszą skórę, tak? Tak więc w tym, poza tym działaniem ochronnym, przeciwsłonecznym, mamy ochronne przed właśnie tymi wszystkimi syfami ze smogu i nie tylko. I do tego mamy jeszcze działanie anti-aging. Tak naprawdę, tak jak tutaj sobie siedzimy, tak wiecie, szczerze w oczy patrzymy, to tak naprawdę, mamuś, jeżeli skończyłby Ci się na przykład taki kremik, to wystarczy ten. Wystarczy ten, mhm. Wystarczy, naprawdę, słuchajcie, wystarczy ten z SPF-em, zwłaszcza dla cer mieszanych, zwłaszcza dla cer tłustych. Jeżeli nie lubicie właśnie za dużo, to możecie nałożyć sobie jakieś leciusieńkie wodne serum pod spód, tak przynajmniej ja po prostu czuję potrzebę jakiegoś takiego dodatkowego nawilżenia i jeden ten krem, ponieważ w nim mamy zawarte również wszystkie te składniki takie aktywne anti-aging, ale do tego mamy też właśnie ochronę przed tymi wszystkimi syfkami z powietrza i do tego mamy ochronę szerokie spektrum UVA, UVB i R oraz HEF. Ale w tej chwili to mi się to marzy, o, aby on się nie mazało. Jest za dużo, ja no, nie ale lubię. Misiaczku, poczekaj. To, no dobrze, no to wiesz się... co, a wiesz dlaczego? Bo masz za dużo na rękach. Na ręku, możliwe. Idź umyj ręce, tak. Idź umyj ręce. Będziesz się lepiej, tak, bo ja też nie lubię mieć na rękach, to ja to wiem. Dobra, mamcia, to załóż sobie okularki i weź teraz, jak masz już czyste ręce, dotknij się. O, teraz tak, no miałaś rację. Tak, bo to jest kwestia tu tej sensoryki. Tak. Za tu dużo. Tu było na dużo z tego i to nie, jakoś nie wpłynęło. O, gładziutko. Gładziutko, nie? No. No. Jest dobrze, jest dobrze. Jest dobrze, tak. Dobra, to teraz ja sobie jeszcze nałożę ten SPF, żeby nie było, dlatego że dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, zrobimy tak, że dokładnie tych samych kosmetyków używając, pomaluję mamę, pomaluję siebie, tak? I pokażę Wam, że te kosmetyki tak naprawdę nie mają wieku. No on się też boi. No, słuchajcie, przepraszamy Was bardzo, ale jest po prostu burza. I moje psy tutaj wszystkie przylazły i najchętniej by siedziały nam na kolanach, nie? Także, a mamcia jutro rano jedzie, więc musimy to nagrać dzisiaj. Bo sobie taką, wiecie, taką formę tego odcinka wymyśliłam. Na dwa palce. Natomiast osoby, które mają Instagram, to podlinkuję Wam, ponieważ tutaj to pewnie się nie da wgrać, ale podlinkuję Wam rolkę, w której używam tego właśnie SPF-a w kamerce UV i zobaczycie, jak on pięknie kryje. To jest po prostu wow. Dobrze, to ja też idę rączki umyć, bo jednak po SPF-ie jest coś takiego, że ma się ochotę po prostu tak, ale spróbujcie tak. Umyjcie ręce i wtedy dotkniecie twarzy i zobaczycie, że jest zupełnie co innego.
No dobrze, tak więc omówiłam mniej więcej wszystkie, wiecie, te kremy. Uważam, że jak na takie składniki aktywne, na taką jakość tych kremów, no to śmiem twierdzić, że one są warte niestety każdej złotówki. Wiem, że niestety, bo to nie jest mało pieniążków, a tutaj też mamy bardzo zaawansowaną technologię, dzięki której wszystkie te składniki aktywne trafiają tam, gdzie mają trafić, czyli wiecie, nie zostają na skórku, tak na zewnątrz, tylko trafiają w głąb skóry. Dobrze, i teraz zaczynamy makijaż. Najpierw mamusię pomaluję, potem na szybko pomaluję dokładnie tymi samymi kosmetykami siebie i na sam koniec powiesz, czy ty czujesz ten makijaż na twarz, dobra? Na pewno nie będę nie czuła. Już mnie znasz? Na pewno. Do dzisiejszego makijażu chcę użyć podkładu Urban Glow. No i to oczywiście też jest dr Irena Eris. I zacznę od tego, że najpierw nałożę ten podkład, ponieważ makijaż oka będzie ultra delikatny, prawie że go nie będzie. To będzie taki naprawdę szybki, dzienny makijaż, który możecie sobie wykonać właściwie każdego dnia. Taki, który nie wymaga, nie wiadomo, jakichś umiejętności blendowania i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście możecie użyć kosmetyków, które macie w domu, które macie sprawdzone i tak dalej, i tak dalej. Ja chcę mamie po prostu pokazać ten podkład. Chcę też zobaczyć, jak u mamy będzie wyglądał, bo ja go uwielbiam. Najpierw nałożę go po prostu paluszkiem. Naprawdę niewielką ilość. Ładnie pachnie? Jakby brzydko to bym ci powiedziała. Ja nie znoszę tak samo zapachu, ojej. Jak są brzydkie zapachy, nie? Takie nie, nie bardzo. Kosmetyk nie może... Nie może śmierdzić, no umówmy się. No. Właśnie. Nie chciałam użyć tego słowa, tak. Nie, ja tutaj mówię bardzo dosadnie i dziewczyny są tak do tego przyzwyczajone. Nie, tak, mamusiu, tak. Mm-hmm. To co bierzesz do góry. I używać będę takich słodkich gąbeczek, to są, słuchajcie, nowości z Boho Beauty. No one są tak miękkie, słuchajcie, tak przyjemne, zresztą mamcia tutaj Wam też powie. Mm-hmm. Jakie śmieszne. Bardzo delikatne, mm-hmm. Ja? Wiecie co, mamcia to jest tak opalona, że tak wzięłam 0,20. Ale przecież ja tylko, wiesz, przecież chodzę po ciemnie, nie chodzę po słońcu. Znaczy, no, wiesz, ale słońce jest wszędzie. Wiem, ja kocham słońce, kocham... Także ja biorę odrobinkę 0,30 i tak sobie tylko dopracuję to. Natomiast to jest cały czas bardzo, bardzo cienka warstwa, bo zobaczcie, ja zbieram nadmiar gąbeczką. Czy czujesz, że ten podkład jest nawilżający? W ogóle super. Jak go kładziesz, to właśnie jeszcze przez to, że tu wiesz, dmucha ten, dmuchawa to jest taki właśnie jak to, co mówiłam, pod oczy, tak? Mhm. Że to nie jest... Że aż chłodzący. Aż chłodzący. Może z tej strony stanąć, bo wiecie co, bo ja w ogóle tej strony nie widzę, stojąc z tamtej strony, więc... To będzie pół na pół. Więc by była pół na pół mama pomalowana. No i nie mogę zdjąć ze statywu aparatu, żeby Wam to pokazać, ale ja tutaj pod nogami, dosłownie pod stopami mam Chestera, który się tak boi i tak mi się, jak tylko wstanę, wciska między nogi, no bo przecież grzmi, więc jest strasznie. Ale wiesz co, powiem Ci tak, skóra to wygląda tak ładnie, mm-hmm. Tak właśnie na taką nawilżoną, taką napitą bym powiedziała. Mhm. Odrobinkę korektora numerek 2. Tak tutaj w te największe zasinienia. To jest taki korektor rozświetlający. Mhm. Pokaż się do kamery. I tak z bardzo bliska. Zobaczcie, weź się mamusia tak, rusz w jedną, w drugą stronę. Czekaj, wezmę Ci główkę. To Ty mnie rusz. O, w jedną, w drugą stronę. Zobaczcie, jak pięknie wygląda skóra. A nic nie czuć. No. I to jest, słuchajcie, podkład, który ma krycie lekkie, które możemy zbudować do dobrego średniego krycia. No dobrze, to teraz weźmiemy sobie troszeczkę pudru. I to jest też dr Irena Eris. To jest taki matująco blurujący. I ja tutaj nie chcę go, wiecie, nakładać, ponieważ mama ma bardzo suchą skórę, to nie chcę go nakładać puszkiem, żeby go tak bardzo, bardzo mocno wtłoczyć, tylko właśnie nałożę go bardzo delikatnie pędzlem.
I to jest ten mój ulubiony, ten T130 z Glam Shopu. On jest tak mięciusieńki i tak właśnie delikatnie nakładający, że nie zrobi nam tutaj efektu maski. On też ładnie pachnie. Chciałam powiedzieć. Dobrze, ja mam bardzo delikatnie podkreślę brwi i zrobię to kredeczką od AA Wings of Colors. Te kredki są bardzo dobre. I tutaj tak tylko, wiecie, na zewnętrznych częściach, tak żeby troszeczkę tylko te brwi zagęścić. Nie chcę ich absolutnie wyrysowywać, tu dzisiaj nic nie będziemy odcinać i tak dalej. Tak tylko. Ociupinkę korektora od Paese i tak, żeby tylko ujednolicić koloryt powieki. No i skoro partnerem dzisiejszego odcinka jest dr Irena Eris, to wezmę sobie taką paletę, którą dostałam z wygrawerowanym tryfonka. To jest niesamowicie miłe, naprawdę. Tak. To było coś. Jak to dostałam, coś, to tak. Aż mi się łzy w oczach pokazały. I będę teraz używała mieszanki tych dwóch bronzerów do wymodelowania oka. I teraz konturujemy sobie oczko. Więc tylko w załamanie, tutaj jakby zewnętrzny kącik. Tutaj wiem, że mi się nic nie osypie, to jest tylko bronzer. I tutaj tak widzicie, ja tylko tak wtłaczam troszeczkę tego bronzera, żeby tą powiekę zaznaczyć. Teraz nabieram na paluszek troszeczkę rozświetlacza i na środek powieki. To teraz maskara, również dr Irena Eris. No i tutaj oczywiście mama sobie pomachała rzęsami i tutaj się odbiło, ale tutaj musimy zaczekać chwilkę, żeby to zastygło i dopiero będziemy ruszać. To teraz wykonturujemy sobie buzię. I oczywiście też używając cały czas tej samej palety. Jeden, drugi bronzer. Pomiąchane razem. Teraz róż. On jest przepiękny, bardzo taki elegancki, delikatny. Właśnie to jest, wiecie, to jest właśnie róż dla osób z taką cerą właśnie dojrzalszą, ze względu na to, że on nie podkreśla zmarszczek i on nie daje takiego efektu, takiego, wiesz, rumieńca. No i odrobinkę rozświetlacza, który też jest właśnie takim z tych bardzo eleganckich, nie dających wrażenia świetlistości z kosmosu, bo wiadomo, że przy już takiej skórze ze zmarszczkami nie może być to rozświetlenie zbyt mocne, bo bardzo wtedy podkreśla te zmarszczki. Łapię za konturówkę numer 510 z Golden Rose. Odrobinka błyszczyka od Hehan. No dobrze, kochani, to co? Mamusia gotowa, więc mamusie, na chwilę przeproszę sprzed kamery, weźmiesz się tam, możesz się rozciągnąć i w ogóle. Okay. A ja teraz się na szybciutko pomaluję i dam się ci, obejrzeć? Możesz się obejrzeć. Jedyne, czego mi brakuje, to rzeczywiście tutaj tej, no, tego dolnego no oka. No dobra, spróbuj, no zobacz. Bardzo delikatnie może... spróbuj. Już nic więcej. Dobra. Tak więc proszę, mamusia wygląda w ten sposób i teraz mi przede wszystkim powiedz, czy ty czujesz, że masz te dwa kremy, podkład i to wszystko i tyle tego i puder i tak dalej, szczerze. Nic nie czuję, żadnych kremów, czuję się pięknie, widzę się, ale czuję się. Czujesz się piękna? Czuję się piękna, no. Ojeju! Kobieto, było ci
dycha. Nie 70, tylko 60. Ale co, podoba Ci się? Bardzo, bardzo. O, taka właśnie dla starszej pani, delikatne. No takie, wiesz, takie nie za mocne, nie przerysowane. Nie przerysowane, nie wulgarne, nie, ojej. No bo to taki zwykły dzienniaczek. Nawet tych zmarszczek nie mam tyle. No bo wiesz co, bo jednak te kremy po pierwsze swoje robią, po drugie taki rozświetlający podkład też daje taki efekt glow. Do tego, wiesz, do tego mamy w taki liftingujący sposób położony bronzer, który wyciąga twarz do góry. Aha, no. Piękna jesteś, Bożena. No dobrze, to ja teraz błyskawicznie, totalnie nic nie mówiąc do Was, na przyspieszeniu robię siebie, żebyście zobaczyli, jak to jest szybki makijaż. Taki i dokładnie tymi samymi kosmetykami, no innymi tymi pędzelkami, bo wiadomo, tak, te idą tutaj. Natomiast szybciutko robię siebie. No dobrze, kochani, to makijaże skończone. Mama i córka, dokładnie te same kosmetyki. Ja sobie tylko wzięłam inny tusz, dlatego że tamta szczoteczka, wiecie, nie ogarniała moich rzęs, bo ja mam bardzo rzadkie, a dość długie, więc wolałam po prostu wziąć tą od Maybelline, bo tamta szczoteczka to jest taka bardziej dla mamci. Mamo, jak się czujesz? Chwilkę siedziałaś w tym makijażu? Jakbym nic na buzi nie miała. No i to chyba, wiecie co, chyba właśnie o to chodzi. Te naprawdę, jeżeli chodzi o tą pielęgnację, ona jest świetna pod makijaż i pomimo tego, że mama nałożyła aż dwa kremy. Ale to był pierwszy moment, taki, no, a później jest super. No. I zobaczcie, jak nawet ten podkład, jak pięknie wygląda zarówno na mojej, jak i na mamę Cerze. Generalnie kosmetyki dr Ireny Eris, ja uważam, że nie mają wieku. Te palety, nie mają. Ja słuchajcie, one są dość drogie. Czekajcie, przetrę je, bo one są potwornie niepraktyczne. Tu chciałam powiedzieć, bo zobaczcie, jak się palucha odbijają i strasznie tego nie lubię, no ale niestety nic na to nie poradzę.
To może ładnie wygląda, ale jak już się dotknie, to nie wygląda to ładnie, więc tutaj mam takie ale, że skoro już coś tak tyle kosztuje, to mogłoby być bardziej przemyślane pod kątem praktyczności, drodzy Państwo. Natomiast te wszystkie cztery wypiekane produkty są bardzo wysokiej jakości i one są tak na dobrą sprawę nie do zużycia. Mówię poważnie, bo to są tak duże bronzery i tak duży ten róż, że no ciężko będzie to zużyć. No mamcia, jeszcze raz, jak Ty się czujesz, kobito? Super się czuję. Zadowolona z prezentu? No pewno, że tak. Super, dziękuję. Ślicznie dziękuję. Dobrze. Ślicznie dziękuję. To teraz Wy mi jeszcze tutaj, ja Was bardzo proszę. Do mamci, wiecie, w komentarzach, bo pod ostatnim filmikiem było tyle komentarzy. Mama wszystko czytała i się wzruszała i potem wieczorem żeśmy gadała, a mama mówi, no właśnie, powiedz dziewczynom to, co chcesz im powiedzieć po tamtych komentarzach, które czytałaś. Dziękuję jeszcze raz i nie wierzę w to, że taką, nie powiem brzydko, starszą panią tyle ludzi młodych, wspaniałych ogląda. Do mnie to tak jeszcze cały czas nie dociera. No chciałam Ci powiedzieć, że Ty tam pewnie nie patrzyłaś, ale tam jest z 10 tysięcy oglądań. O matko! No. Także jeszcze raz dziękuję, dziękuję, dziękuję. No, tak więc tutaj zostawcie dobre słówko dla mamci. Myślę, że będzie jej po prostu bardzo, bardzo, bardzo miło. Kosmetyki dziękuję za piękne kremy. Będę używać. No to skoro żeś wzięła to też se weź i tego proszę Cię używaj. Aha, no bo myślałam, że nie. Tak, będę używać. Przyrzekam producentowi. Przyrzekam. Kochane dziewczyny z dr Ireny Eris. Tak, dziękuję. Dokonałyście cudu. Tak. Bo moją mamę namówić do SPF-a jakiegokolwiek, to jest bardzo trudno. Natomiast ten jest po prostu bardzo przyjazny. Bardzo dobry. Tak. I ta starsza pani będzie to używać. 70 plus. 70 plus. Tak. Dobrze. Tym optymistycznym akcentem kończymy. Pięknie Wam dziękuję i jeszcze raz poproszę o komentarze dla mamusi buziaki.